Grześkowi w drugiej serii, kiedy skoczył 113,5 metra. No ale teraz Grzesiek kończy pierwszą grupę zawodników. AZS Zakopane, pierwsza drużyna, więc faworyci do złotego medalu. Jest sygnał od Krystiana Długopolskiego. I popatrzmy, Grzegorz Miętus. 134 metry, skok jego brata Krzysztofa Miętusa, a teraz właśnie mniej więcej 134-metrową odległość osiąga również Grzegorz. A więc pierwsza grupa zdominowana przez braci Miętusów. 134 Krzysztof, 135,5, tak? O ile dobrze usłyszałem Czesława Brudera. Dobrze usłyszałem, 135,5 metra Grzegorza Miętusa, co wskazuje na to, że AZS Zakopane, pierwszy zespół, powinien być na chociaż to był skok podparty, co oznacza, że te noty będą bardzo słabe, jeżeli chodzi o noty od sędziów. I dlatego też myślę, że AZS Zakopane będzie ze sporą stratą do AZS Zakopanego, do drugiego, na czwartym miejscu dopiero dokładnie, mimo dużego, dobrego skoku, a więc